Witam widzowie, dzisiaj kolejny odcinek. Siejemy wapno. Jest trochę lepiej, drzewo już rozładowane po poprzedniej akcji. Trochę wujkowi metr sprzedałem, bo chciał jeszcze. No i widzicie, zboże się zieleni. Tydzień jest równy po rozsiewaniu zbóż. Trzeba trochę big baga, raczej nie wiem, czy rozetnę nożem. O. Kurde, trzyma się ten big bag. Tu nie ma jak załadować, bo to z folii. Tępy to dziadostwo. Muszę iść chyba po lepszy nóż. To jest wapno granulowane. Ecowap. Ma zawartość CaO plus magnez minimum 70%. Jest tak, CaO wapnia minimum 50%, magnezu minimum 25%. Liczba z obojętnienia to 88. Wysieje sobie to 300 kg na hektar, wysieje to na pszenicę, na to pole, ten jest hektar 30 i wysieje to na pszenżyto tutaj, bo na dzierżawę z boku nie będę siał i to wujka z boku na pole też nie będę siał na razie, zasieje to potem. Zobaczę różnicę, jaka jest. Granula się tak prezentuje, jest dość grube. Ja powiem, że nie, bo jest dość grube to wapno. No i tak, bierzemy się i wsypujemy do lejka. W lejku jakieś owinęło się cosik. Dobra, zamykamy sobie przesłonę. No i co, wsypujemy i zobaczymy, jak to się będzie rozsiewało. To jest granula wiele grubsza od saletry, także będę siał na pełnym otwarciu i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, ja sobie ładuję i zaraz się widzimy. Na pole, pszeniczka już ładnie schodzi. Późno dusiana była i ona się dopiero rozkrzewia tak naprawdę, jak należy. Czekajcie, sobie lejka obniżę na razie na dół, bo chcę sobie ramię trochę skręcić, żeby wyżej było. O, bo trochę nisko, dobra. Okej. No i tak będziemy siać. Na fula. Dziw, jak granula leci. Pięknie widać, jak się rzuca. Tam może trochę dalej, bo i tak na pole obok idzie, tak. Także o, jak fajnie to wygląda. Ale się kurzy. O, zjechałem ze ścieżki. Byli się niesamowicie. Zmniejszymy nawet dawkę. Trochę zmniejszymy nawet dawkę i tak. Bo gruba dość granula jest. Rozsiewaniu nawozów.
widzieliście już filmik z akcji. No. Teraz słabo widać jak Ameryce tą pszenicę. No bo jak mówię, ona była późno siana. Jak się rozgrzewi, to wtedy będzie fajny efekt. Ja wam pokażę później na filmie, jak to prezentuje się. Nie idzie. Zobaczmy, ile była zlejka. Dość sporo. Muszę bardziej zamknąć, bo to gruba granula, to też leci. No ale widzicie, leży. Mówię, teraz słabo widać. Na tej kamerze nie będzie widać, bo to zboże było późno siane, a zanim się rozkrzewi, to trochę minie. Jeszcze trzeba poczekać z 2 tygodnie dobrej pogody. I co? Dobra, ja tu działam dalej. Widzimy się na Przężytku. No i kończymy na Przężytku rozsiewać wapno też. To co wymagało najbardziej pH to pole. Także co, Przężyto się już zaczęło ładnie, fajnie rozkrzewiać. Pszeniczka też fajnie ruszyła. Zobaczymy co. No, co czas pokaże, jak to będzie wyglądało dalej. Ja tu sobie sypę. Jak zostanie, to sobie sypnę jeszcze na Przężytko, tam po lewej stronie u sąsiada na dzierżawie. Straszne, bardzo ciężkie warunki były, żeby to posiać. Jesienią strasznie było mokro, było późno siane, bo siałem to w październiku Przężyto, a pszenicę siałem w połowie października i ona nie zdążyła się rozkrzewić, ale inni sieją mi w listopadzie i też daje radę się rozkrzewić i też rusza, także jestem dobrej myśli, że się to uda po prostu tak jak sobie zaplanowałem, czyli pszenica tam powinna mi fajnie wyjść, no ale wiadomo, to wszystko pokaże rok, jak będzie dostarczony też pokarm, jak będzie sucho później, no to będzie słabo, ale jak będzie, będą jakieś tam opady, będzie ta woda, to myślę, że bez problemu będę mógł osiągnąć zadowalający plon, zadowalający mnie oczywiście, także co, no jeszcze coś tam zostanie, to sypnę na Przężytko. To prawda wieje w tamtą stronę, tak średnio mi to pasuje. Znaczy to wysusza to wapno. Żelaza w polu nie brakuje, bo jak tu woda stała, to gleba brązowa się robiła. Ma padać jutro, w przyszłym tygodniu ma być bardzo zimny, także wapno się rozpuści. Jedziemy sobie na Przężytko.
O, może kupię w przyszłym roku opryski, może rozsiewacz kupię od widza Mateusza, także będę Amazonka na dwie tarczki, będzie się rozsiewało całkiem inaczej. Kurde, wieje, to powiem, mam tak dusi to. Oczy mam takie już zatarte tego wapna. Powiem wam szczerze, o, to dołek, gdzie było mokro i stachu przysiadł. Tak strach oczy wycierać, bo mnie tak drapie wokół jednym i drugim. Będę musiał przejść się teraz, te kolejny wyrównać po tym rozsiewaniu, żeby nie zostało tak, bo jak będę kombajnem kosił, to będzie tragedia. No, także szybki wstęp do odcinka z wapna, bo nie chciałem was zanudzać całym odcinkiem i będziemy działali dalej. Aktualizacja prac co do Ruska. No to tak, nie pokazywałem tego. To teraz tak wygląda kokpit, nowy kokpit w Rusku. Dzisiaj żeśmy rzeźbili z Karolem tutaj półeczkę, która będzie osłaniać hydraulikę. Na razie jest wstępnie to przykręcone. Została wyrzeźbiona, w sumie odzyskana oryginalna półeczka. Trochę tam dziurki zaspawane, tego nie pokazujemy. Trochę ulepione. No ale to tam mniejsza z tym, bo to i tak przykryje tapicerka razem z gąbką, a tak się prezentuje nowy kokpit. Tutaj boczne blachy, pod blachami będzie wygłuszenie. Wycięliśmy dzisiaj otwory na zegary. No jeszcze dojdą kontrolki, no ale to już gdzieś tutaj właśnie, tak jak Karol pokazuje, gdzieś albo na jednym boku, albo na drugim. I jeszcze prawdopodobnie zostanie opuszczona kolumna kierownicza i założona kierownica od 60 albo od 30, ta taka wyższa. A wejdzie na ten? Nie, wydaje mi się, że tak, będzie to samo. No, muszę sprawdzić, jeszcze nie sprawdzałem. To będziemy wycinać, bo to jest zbędne w tym momencie, niepotrzebne, tylko tutaj dorobimy u tokarza jakąś flanszę na łożysko, żeby ten wałek był na podparciu i rowek na pierścień zegara, żeby to nie latało. I powinno to być jakoś... Cały dzień roboty zajdzie przy samej kolumnie, żeby to... No i jeszcze tam zostanie, tam jest jak dziura po starym rozdzielaczu, no to zostanie jeszcze to zabudowane i będzie dorobiona dźwignia do włączania lub wyłączania pompy hydraulicznej. Taki mamy zamysł, albo zostawimy taką dziurę i będziemy ręką. O, będzie wygoda, będzie już dziach, dziach i gotowe. No, mam nadzieję, że to jakoś fajnie wyjdzie. No tak to już, jak się to wyrzeźbi. No tapicerka będzie do zmiany, no i jeszcze zostanie podsufitka, też już częściowo coś tam ogarnięte, ale jeszcze, jeszcze może wleci wentylator tutaj w kokpit. I wyjdą tu z boku te nadmuchy. Nadmuchy właśnie będą z jednej i z drugiej strony, no ale to zobaczymy. No i co, i tyle w sumie. W sumie taka jest. Jeszcze kabinę trochę odkręciliśmy, żeby to podnieść, żeby powyciągać starą tapicerkę. Tak, podnieść do góry i będzie nowa tapicerka z gąbką. Dawniej zakładałem gołą tapicerkę bez żadnej gąbki. Tutaj tak, jeszcze stara, oryginalna, to była jeszcze mata wyguszająca dawna, oryginalna. No ale a to gąbką, to ładnie wyciszy. Gąbka jest kupiona, mata też jest kupiona. No jeszcze jest trochę prac, także na sienokosy może wyjedzie. Jeszcze jest cały miesiąc, kwiecień, także może na majówkę wyjedziemy. Ale kokpit, no już przypomina elegancko. Jeszcze tutaj dorobimy włącznik masy z lewej strony, tutaj gdzie Karol gdzieś rękę trzyma, tutaj gdzieś. Tu z boku akurat. Żeby fajnie to załączało się. No, pokażę, jak kokpit wygląda. No ja pokażę może z boku. Pokaż to z boku. Tak wygląda kokpit cały. Wstępne rzeźbienie, kierownica. No i tyle w sumie, zabudowa dojdzie i co? I tyle, no siedzenie. I tyle, trochę no. Trzeba będzie jeszcze siedzenie zmodernizować, ale to tam... Siedzenie to szybka sprawa, no. Jak już tu się skończy rzeźbić tego... Tutaj trzeba skończyć rzeźbić, wyrwać wszystko z kabiny, wyciągnąć go na sztywnym holu, umyć go, pomalować w środku kabinę na kolor taki, jaki powinien być i można przystąpić do składania wszystkiego. Nowa elektryka, tak jak wspominałem wcześniej. No.
i Rusek będzie żył. I to będziemy testować, rozdzielać jak śmiga. Tak, będzie test pokazany. Nowa pompa. Nowa pompa też chyba. Nie, zobaczymy jak z tą pompą. Czy nową założymy, czy na tej będzie. Zobaczymy jak będzie. Jak ten rozdzielacz będzie pracowało, nie? No, tu jest, tu będzie podnośnik, pozycja pływająca. A tutaj góra, dół. No i tu hydraulika. Hydraulika też będzie potrzebna, ale to zobaczycie w późniejszych filmikach. Niebawem się dowiecie, co będzie. Jest na co czekać. Jest na co czekać. Będzie. Będziecie zaskoczeni, panowie i panie. W końcu coś się ruszy. Tak jest. To dobra, co? Ja się żegnam. Ja tak samo. Ręce mam. Odcinek taki na pół, robiony z rozsiewawaniem wapna na spokojnie, bo ten tydzień usłała pogoda. I tak to będzie wyglądało. Co nie, panie? Kończymy. Kończymy. Zatrzymajcie się do następnego odcinka. Naura. Naura.